Bierze. To robimy sekwencję. Trzy kropeczki. Wybieramy Machinic Sequences Management. Panowie, klik. Pojawia nam się taka fajna tabelka, bardzo prosta i oczywista. Tu już wcześniej robiliśmy sekwencję szóstkę. Bierzemy sobie ją, zaznaczamy i zrobimy sobie sekwencję 4. Nazwa zależy od Was. No i dobra, i teraz czwórkę mamy, to czyli ustalają te 400, 401, 403. Dokładnie tak, widzę, że rozumiesz, o co chodzi. Czyli... to wszystkie są te narzędzia, tak? Tak, bierzemy narzędzie 400, bierzemy narzędzie 401 i bierzemy narzędzie 402. Te narzędzia użyjemy. Wybieramy sobie konturing. Tu zresztą nie mamy innej możliwości, bo ten konturing był. Ale mamy też inne obróbki. My będziemy tylko na konturingu pracować. Zmieniamy sobie grubość na 4. Profil zostaje, szkło zostaje. Wyrzucamy sobie to wszystko, co tu jest w środku. Tak jest. To nie jest nam potrzebne. I wkładamy nasze. Nasze włożymy w ten sposób, że weźmiemy ikonę New Machining. Tak, jak najbardziej. I wybieramy sobie 400. Ok. Dobra. Następne jest 401. Ok. Następne jest 402, nasz pole. I tu w naszym przypadku akurat chcemy stworzyć taką najprostszą sekwencję z trzech narzędzi. Akurat u nas to tylko tyle mamy, no nie? Nawet byśmy chcieli więcej, to nie damy rady, bo nie mamy. Zresztą akurat taką produkcję będziemy prowadzić. Idziemy sobie na pierwsze narzędzie. Idziemy sobie na drugą zakładkę. I określamy... Aha, bo jeszcze to jest to. Jeszcze to mamy, tak. I określamy, to akurat nam pasuje od 0 do 2. I określamy, ile to pierwsze narzędzie ma zdjąć materiału. A właściwie ile ma go pozostawić. W naszym przypadku będzie to 0,3. A Enter nacisnąłem, więc tutaj nie można Entera naciskać, bo wtedy nam się wciska tutaj OK. I taką mamy sytuację, że pierwsze narzędzie zbierze nam 1,7 materiału milimetra jednym przejściem i zostawi 0,3 na koniec dla drugiego. Czyli dla tego trofeum. Tak jest, ok. Teraz jedziemy do drugiego. I ta sama sytuacja. Narzędzie to wystartuje od 0,3, jedno przejście i zejdzie do tego zera. End over material. Jeszcze raz. Idziemy do pierwszego narzędzia. Pierwsze narzędzie wystartuje z dwóch. Zbierze 1,7 jednym przejściem i zostawi 0,3 mm. Drugie narzędzie ma zejść do zera. Wystartuje od tego 0,3, zrobi jedno przejście i wyzeruje. I zrobi nam miejsce dla tego ostatniego, które zrobi jedno przejście. Można tu jeszcze overlap zdać, żeby lekko, na przykład 100 damy. To jest taka jak gdyby nakładka. Wjedzie z punktu A do punktu A dookoła i jeszcze 100 dodatkowo, żeby zapolerować wejście-wyjście. I ok. Dobra. Czyli mamy w tej chwili naszą sekwencję, która nazywa się 4. Nadpisujemy i ok. Dobra, to co piątkę? No dobra, to następną sekwencję ty zrobisz. No to startujemy. Trzy kropki. Jest, tak? Jedziesz na samą górę i wybierasz sobie sekwencję na dole, na dole, na dole. Tamte nasze. Tu na samej górze. Tak, jedziesz na sam dół. 6. No i kliknij 6. I przerób tą 6, no nie? Zrób 5 na przykład. Nie ma polskich znaków.
Będzie piec. Będzie piec. Tak. Pierwsze narzędzie turbo 500, drugie narzędzie trapez 501, trzecie narzędzie polar 502. Grubość. Grubość czyli tu. Reference thickness 5, tak? Tu, tak. Tak. Dobra. Ok. Teraz tak, tu wszystko to wywalamy. Tak, wszystkie kasujemy. No i teraz pobieramy nowe. Tu, tak? Nie, 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 nie. Tu. A. Nie, 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 nie. Zamknij. Tu. Tu? Tu. Dobra. Dzień dobry. Następny. Tak, jest. Okej, okej. Teraz wchodzimy w to pierwsze. Druga zakładka. Druga zakładka. I teraz tak. 03. Tu, tak. Tak. Ok. 03, ok, dobra. Ok. U góry ok. Następne narzędzie. Ono już jest zrobione, od 03 do 0, tak. Dobra, ok. Okej, okay, bo tutaj samo się zrobiło. Ale dobra. Na tym polega sekwencja, że ona sama się robi. Dobra. Mamy to. I mamy to, tak? Mhm. Okay. Na dole. Mamy to. Taka najprostsza sekwencja, to nie była żadna wyszukana, nie? Ale żeby zrozumieć ideę, wystarczy.